będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marszulkiewicz, Indekecz.pl, znajdujemy się na oficjalnym Media Dayu przed galą KSW65. Ja ze mną Bartek Rewera przed swoim debiutem dla organizacji. Witam serdecznie. Witam wszystkich i miło mi Cię poznać. Słuchaj, no debiut dla organizacji, ale nie debiut zawodowy. To jest Twoja przewaga w tym pojedynku. No i teraz pytanie, czy jedyna? Oj, myślę, że nie. Myślę, że pokażę dużo moich plusów przeciwko Szamadowi. Przede wszystkim, no, cieszę się w ogóle, że mogę tu zawalczyć. To jest w ogóle taki moment w moim życiu, czuję, że to właściwie coś zaczynam z tego wyciągać, że mogę bić się na jednej gali z takimi gwiazdami jak Mamet czy Soldić. Ogólnie myślę, że to nie jest moja jedyna, nie jest to mój jedyny plus przeciwko Szamadowi. Myślę, że siła będzie po mojej stronie w tej walce. No tutaj, jeżeli chodzi o Babilon, no to Łukasz Brzeski, Łukasz Sudolski, Dana White Contender Series, a wiemy, że Daniel Skibiński, długo można by wymieniać, natomiast pewnie. Po jednej zawodowej walce z Babilonem do KSW, no trzeba to nazwać jednak nie tylko sukcesem, ale to dużą szansą dla Ciebie. Pewnie, to jest, myślę, że moja życiowa szansa, że tu się znalazłem. Zwłaszcza, że za pierwszym razem byłem skazywany na porażkę, bo kurs był ponad 4-0. Zresztą tak jest, znów. Więc ja się kursów nie boję, ani tym bardziej opinii ludzi, że jakiś ogórek się trafia. Przekonamy się właśnie w sobotę, czy jestem ogórkiem dla Szamada. No i... Słuchaj, no, chciałbym zapytać o to wprowadzenie Szamada do organizacji. No niewiele się takich KSW takich rzeczy robi, może to będzie nowy trend na przyszłość, ale jak Mamet wprowadza Szamada do organizacji pod filmikiem, jest to jakieś swoiste namaszczenie. Wiadomo, że to presja ciąży na Szamadzie, no bo umówmy się, że każdy chciałby, żeby Mamet go do KSW no, w ten pewnie. Sposób zaanonsował, szczególnie jeżeli rozmawiamy o amatorze, bo w zawodowej walki Szamad nie ma. On był zakontraktowany, ty dostałeś ofertę na walkę z nim, czy dzięki temu, że i te kursy są na jego korzyść i to, że ta presja jednak też będzie na jego głowie, to jest dla ciebie, to wszystko jest dla ciebie na plus, czy takie rzeczy, czy może odwrotnie, wolałbyś być w jego roli? Nie, powiem, że dobrze mi tak jest teraz, ponieważ to na nim ciąży ta presja, ja wychodzę na totalnym luzie, myślę, że będę bawił się świetnie, teraz jestem tutaj, kurczę, mimo że robię to pierwszy raz, bawię się dobrze, cieszę się z tego, że tu jestem, kurczę, myślę, że lepiej być nie mogło. Więc w takim razie zapytamy, jak dostałeś telefon, to przede wszystkim kto zadzwonił i poinformował i czy od razu uwierzyłeś, czy nie było pytania, patrzenia na kalendarz, czy przypadkiem dzisiaj nie jest 1 kwietnia? No, moja pierwsza reakcja była taka, że zdziwiłem się i że to jest po prostu jakiś żart, ale trener powiedział, że na poważnie, że jest gruba oferta, powiedziałem, usłyszałem przeciwnika, nie zastanawiałem się, chcę z nim się bić, chcę się z nim zmierzyć i Mam nadzieję, że damy sportową, dobrą walkę. Do niego, do Szamada nic nie mam oczywiście, bo to jest czysto sportowa rywalizacja, ale no, jutro będziemy musieli sobie pokazać, kto jest po prostu lepszy. W takim razie powiedz, no z pewnością widziałeś walkę na Army Fight Night z Sebastianem Decowskim. No to był absolutnie poziom zawodowy, to nie była walka. Walka na zasadach amatorskich, ale poziom był naprawdę zawodowy. Powiedz w takim wypadku... Bo są osoby, które twierdzą, że to przez to, że Sebastian troszeczkę nonszalancko się zachowywał w pojedynku, troszkę przegrał na własne życzenie. Szamad wygrał, natomiast tam był niezadowolony, że to była niejednogłośna decyzja. Jak ten pojedynek pamiętasz, jak go oceniasz? Właśnie oglądałem ten pojedynek na żywo, bo stałem w narożniku Karoliny Sobek. To była walka przed i... Powiem tak, Sebastianowi tam chyba głowa nie zagrała, dał się wciągnąć w gierki Szamada. Myślę, że znam Sebastiana, bo jesteśmy z jednego klubu, myślę, że byłby w stanie pokonać spokojnie Szamada, ale no, to jest walka, jak wiadomo, walka w sumie rządzi się własnymi prawami, dyspozycja dnia, jak się wyjdzie, z jakim nastawieniem.
po prostu Sebastianowi drugi raz nie siadło, no i trudno, no, teraz pora na mnie, żebym ja pokazał, że jednak ktoś ze Spartakusa, kto potrafi pokonać Szamada. W takim razie, jak myślisz, w którym aspekcie walki, w której płaszczyźnie będziesz miał najciężej, nie najłatwiej, tylko najciężej, ta, której będziesz musiał unikać, czy w twojej opinii nie ma takiej, w każdej będziesz dominował? Nie, no na pewno nie czujesz się jakimś bogiem, że jestem u niego 1000 leveli wyżej. Myślę, że mamy bardzo podobny poziom, ale powiem tak, myślę, że nie będę chciał nawiązać do takiej konkretnej stójki, że będę chciał się wymieniać za cios, tylko bardziej będzie ode mnie uciekał. Ja będę musiał go łapać i właśnie w tym, że kurde, mogę się okazać po prostu za wolny. Nie wiem, jak dzisiaj się czuję świetnie, jest okej, ale jak wyjdę do walki, zobaczę ten cały tłum ludzi i mogę nagle zdrętwieć i nie będę mógł go dogonić i będzie ode mnie po prostu szybszy i dzięki temu wygrany. Wiesz, no, pewne jest to, że wszyscy, którzy kupią bilety, nie zasiądą od pierwszej walki na trybunach, ale z drugiej strony też wiadomo, że będziesz walczył na 100% przed największą publiką w twojej karierze dotychczasowej. Tak. Myślisz troszeczkę o tym, czy myślisz i to dodatkowo napędza, no bo zawodnicy jednak się dzielą na tych, którzy najchętniej lubią ten studyjny klimat, czyli taki ala sparingowy, nie czuć tej presji, słuchać doskonale narożnik, no i na tych, którzy koniecznie potrzebują publiczność, kibiców, nawet jeżeli oni nie są za nimi. Powiem tak, praktycznie gdzie się biłem, to byłem jako gość, czyli widownia była przeciwko mnie, ale tak szczerze to walce nie przeszkadza. Jak słyszę, że krzyczą imię mojego przeciwnika i on zostanie ode mnie cios i nagle wszyscy milczą, to daje też motywację taką, że nie przeszkadza mi to, a do tego, czy wolę studyjny, czy na jakiejś wielkiej sali, czy stadionie, czy coś, to powiem tak. Mi to obojętnie, ja już przed walką widzę tylko mojego przeciwnika, jestem 100% zdeterminowany, żeby z nim wygrać i skoncentrowany tylko na nim, na walce. W takim razie no nie mogę nie zapytać o to. KSW 65 jest zatytułowane Khalid of Soldic, nie było innej opcji, myślę, że nikt nawet nad podtytułem nie myślał w tym wypadku. Champion versus champion, jakby prawie jestem przekonany, bo że wiem co powiesz, bo wszyscy mówią to samo, nawet Mamet i Roberto o swojej walce mówią to samo. Jak ty typujesz ten pojedynek? Ogólnie dzięki Pucianowskiemu i Mamedowi zacząłem trenować MMA, ale chciałbym może, żeby wygrał Mamet, ale wydaje mi się, że Soldic jednak młoda krew i niestety. Nie, tak szczerze nie jestem za jednym ani za drugim. Lubię i szanuję obu za ich umiejętności i po prostu niech wygra lepszy. No dobrze, w takim razie co, tyle ode mnie. Na końcu jakbym mógł cię poprosić, żebyś zaprosił naszych widzów i twoich fanów do oglądania KSW 65 już w sobotę. Wszystkich serdecznie zapraszam na moją walkę na gali KSW 65. Co mogę powiedzieć? Ja dam z siebie 100%, zostawię tam serce. No i to co? Tyle, no w takim razie my na to liczymy. Oby serce i charakter, żeby został, ale żeby zdrowie wróciło z powrotem, bo to jest aktualnie najważniejsze. Dziękuję bardzo i widzimy się jutro na oficjalnym ważeniu. Dzięki.